prawie 40 minut po 11. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Wojtek już nie dobiegł, bo jest w toalecie i myje ręce, ale myślę, że zrobi to dobrze i przez najbliższych kilka minut zdąży. Oceni to nasz dzisiejszy gość, Aneta Trzcińska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani Aneto. Dzień dobry. Bo pani o myciu rąk wie wszystko i wie pani, dlaczego należy je myć, ale zacznijmy może od statystyk, które no nie są zbyt optymistyczne. Dokładnie. Statystyki nie są optymistyczne, dlatego że szacuje się, że co drugi mężczyzna, który wychodzi z toalety, nie myje rąk i co czwarta kobieta niestety. A te osoby, które te ręce myją, też niekoniecznie robią to dobrze. No właśnie, o tym jak to zrobić dobrze wyjaśnimy, ale właściwie o co chodzi? Co za problem, że nie umyjemy rąk po wyjściu z toalety? Większość z nas robi to zbyt krótko, albo nie używamy mydła, nie używamy bieżącej wody, albo tak jak rozmawiałyśmy przed programem, zdarza się tak, że widzimy, kiedy sami oczywiście myjemy ręce w publicznej toalecie, że osoby, które wychodzą z tej toalety, często opłukują tylko ręce, a nawet końcówki palców, nie używając mydła, otrzepują te ręce i wychodzą. A to nie wystarczy? Zdarza się, nie, nie wystarczy. Zdarza się też, że wycieramy te ręce po prostu w spodnie, które są siedliskiem bakterii, ponieważ korzystamy i z komunikacji miejskiej, która też niestety nie sprzyja higienie naszych rąk, dotykanie poręczy, siadanie na siedzeniach, które się w autobusie znajdują. Badania mówią o tym, że właśnie w autobusie, w komunikacji miejskiej, na poręczach, na siedzeniach, na przyciskach w windzie znajduje się wiele bakterii kałowych właśnie dlatego, że nie myjemy rąk wychodząc z toalety. Już nie mam ochoty wsiąść do autobusu, a co dopiero tam usiąść. Dobrze, zanim przejdziemy do tego poprawnego mycia rąk, okropne są te rzeczy, które pani mówi. Gdzie jeszcze wobec tego znajduje się tych bakterii najwięcej, oprócz toalety, o której pani wspomniała? Najbliżej nas, myślę, że to niejedną osobę zaskoczy, najwięcej bakterii, w tym także bakterii kałowych, jest w przedmiocie, który każdy z nas ma pod ręką, czyli w naszym telefonie komórkowym, czy no na właśnie. Naszym telefonie komórkowym. Ja już pomijam sytuacje, w których zasiadając na naradzie w toalecie korzystamy z telefonu, bo jest czas, żeby przejrzeć portale społecznościowe, podpisywać na wiadomości, wynosimy swoje bakterie, ale także nie myjąc rąk w toalecie, czy dotykając przedmiotów codziennego użytku, czy poręczy, przycisków w windzie, klamek, no nie dezynfekujemy, nie myjemy rąk i dotykamy swojego telefonu, na którym tak naprawdę znajduje się wszystko. A my możemy ten telefon jakoś od czasu do czasu zdezynfekować, żeby zmniejszyć liczbę tych bakterii? Ja nie chciałabym tutaj wchodzić jak gdyby w zalecenia producenta, ale myślę, że telefonowi... Pod wodę nie, pod tak, wodę nie. Oczywiście nie. Nie szorujmy go do zmywarki, nie wkładajmy, ale gazikiem nasączonym spirytusem oczywiście taki telefon możemy przetrzeć i jemu się krzywda nie stanie. A my będziemy zdrowsi. Są osoby, które przecierają telefony całe i z przodu i z tyłu, na przykład takimi chusteczkami do wycierania okularów. To też jest z dodatkiem alkoholu. Tak, i to jest dobry sposób. To na pewno nie wyeliminuje wszystkich bakterii, bo nie jesteśmy w stanie tego telefonu zanurzyć w tym środku do dezynfekcji. Telefon ma też otwory, z których tych bakterii nie usuniemy, ale przetarcie na pewno w jakimś stopniu eliminuje te bakterie. Część z nich zostanie usunięta. Okropne. A pani Aneto, kiedyś mówiło się, kiedy oczywiście nie było jeszcze telefonów komórkowych, że najwięcej bakterii jest na pieniądzach i dlatego sugerowano, żeby zawsze po posługiwaniu się pieniądzem jakimkolwiek, żeby te ręce myć. No dzisiaj chyba, jak pani mówi, telefon przoduje, a poza tym no dzisiaj mamy jednak karty płatnicze, więc nie zawsze mamy kontakt z tymi pieniędzmi. No tak, plastik na pewno jest bezpieczniejszy też pod względem higienicznym. Pieniądze są siedliskiem bakterii. Te statystyki, o których mówiliśmy, że co drugi mężczyzna i co czwarta kobieta nie myją rąk, przenoszą te bakterie też na pieniądze, które biorą do ręki niestety. To jest okropne. A co z damską torebką? O, damska torebka. No nie jesteśmy w stanie wyciągnąć podszewki i wyprać. Ten telefon ląduje w naszej torebce. Często wkładamy do niej też ręce, poszukując różnych przedmiotów. A czasem długo szukamy? Szminka też nosi na sobie ślady bakterii. Tak? No ale nie usta, mamy jak przewód pokarmowy, tej nie mamy, dlatego nie używajmy jej zbyt dużo, ale wracając do tej torebki, no zdarza nam się wytarcie nosa chusteczką higieniczną. Tak. Nie mamy gdzie jej wyrzucić w tym momencie, wkładamy ją do torebki. Ewentualnie do kieszeni płaszcza. Tam jest wilgotno, jest ciepło, czyli bakterie mamy bardzo dobre środowisko dla bakterii. One się tam świetnie czują w tej torebce. Skoro mówi pani o szmince, pomyślałam sobie, że kiedy jesteśmy w drogerii, my pani
ubranie i chcemy spróbować, widzimy jakąś piękną szminkę, wypróbować kolor i jak długo trzyma się na ustach, to jest to dość ryzykowne, jeśli posmarujemy. Jest to ryzykowne, tak, chociaż producenci mówią, że testery zawierają środki, które eliminują jak gdyby te bakterie. No a poza tym ale nie zaleca się. Proponują czasem przecieranie tam końcówki tak, tej szminki. Tak, nie zaleca się. Lepiej nadgarstek posmarować sobie taką szminką, tak, wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało na ustach. No smarowanie takimi kosmetykami ust jest dosyć ryzykowne. Pani Aneto, mycie rąk jeszcze nas czeka, bo zastanawiam się, czy w ogóle o 12.30 nie opowie Pani, jak powinniśmy to robić prawidłowo, bo to pewnie chwilę potrwa. Wojtek, jak próbował to powiedzieć, to już myślałam, że nie zdążymy my się tu pojawić, a co dopiero, kiedy Pani to wyjaśni. Ale skoro o tych miejscach, gdzie tych bakterii jest tak wiele, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy te ręce, no przecież żyjemy w tym środowisku, prawda? Poniekąd w pewnej symbiozie z tymi bakteriami, bo tak jak Pani mówi, one są wszędzie obecne, nie jesteśmy w stanie wyeliminować ich z naszego środowiska, z naszego życia, z naszej kanapki, którą chwycimy do ręki, uprzednio odłożywszy telefon komórkowy. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy te ręce jednak tak szorowali? Oczywiście bakterie są wszędzie i nawet nie powinniśmy ich wszystkich niszczyć, ponieważ... Bo to też nie jest dobre, tak, prawda? My tutaj mówimy o bakteriach chorobotwórczych, które są przenoszone na rękach i te są dla nas niebezpieczne, dlatego że no, większość z nas jest nosicielem wielu bakterii, które nie są patogenami u osób zdrowych, u osób z dobrą odpornością, jednak u osób starszych i osób z obniżoną odpornością niestety one będą wywoływały choroby. Tak? I to są na przykład złocisty, który zostanie no przyniesiony na nasze pożywienie, on niestety będzie powodował różne efekty. Bakterie, które są bakteriami kałowymi, będą powodowały chociażby biegunki, tak, które u osób starszych i u dzieci są niebezpieczne, dlatego że dochodzi do odwodnienia i no, może się to niestety tragicznie skończyć. Czyli takiego gronkowca możemy sobie też przechwycić gdzieś na przykład w takiej toalecie albo na pieniądzu? Możemy. My, większość z nas jest nosicielem gronkowca i dopóki myjemy ręce, nie przenosimy go dalej i nie trafi właśnie na osobę obniżonej odporności, czy nie trafi do rany, tak, bo gronkowiec na pewno w ranie będzie patogenem i niestety będzie zagrażał naszemu zdrowiu i życiu, to nic się nie dzieje, więc warto te ręce myć. Zwłaszcza, że zimą wielu osobom zdarza się, że naskórek na dłoniach czy na palcach pęka, prawda? Czyli wtedy mamy otwartą taką małą ramkę, przez którą taki gronkowiec łatwiej sobie myknie. Tak, dlatego warto też dbać o natłuszczanie rąk, bo uszkodzona skóra rąk powoduje, że te bakterie mają którędy wniknąć, tak, do naszego organizmu. Jeżeli skóra rąk nie jest uszkodzona, jesteśmy bardziej bezpieczni. Dużo teraz mówi się o tym, że wracają takie choroby na przykład albo się szerzą jak żółtaczka. To także jeden z jej typów przenosi się przez brudne ręce właśnie. Tak, żółtaczka typu A, bo nie mówimy to tak, o innych typach tak. żółtaczek, tak? No choroba sama jest nazywana chorobą brudnych rąk, tak? Która w ostatnich miesiącach, a właściwie w okresie letnim ubiegłego roku no, zachorowanie wzrosło o kilkadziesiąt procent, także mieliśmy tutaj na Śląsku też dosyć dużą epidemię żółtaczki typu A właśnie z powodu niemycia rąk. Tego tu nasuwa się pytanie, co dla kogo oznaczają brudne ręce, ale to wyjaśnimy po 12.30, wiem to już na pewno spoglądając na zegarek, ale Pani Aneto, wobec tego szczególnie powinniśmy dbać o to, aby nasze dzieci myły ręce myślę, i to prawidłowo. Ja myślę, że edukacja dzieci w tym kierunku jest o wiele lepsza niż edukacja dorosłych. Czyli one lepiej myją ręce niż my. W przedszkolach Pani, zanim dzieci usiądą do posiłku, na pewno pilnuje, żeby dzieci umyły ręce. Kiedy dzieci wychodzą z toalety, często te najmniejsze dzieci, to Pani też stoi i mówi umyj ręce, ale nas dorosłych już nikt nie pilnuje. To będziemy pilnować my, drodzy Państwo, o 12.30 wracamy do studia i Pani Aneta wtedy przeprowadzi szkolenie z mycia rąk. Jak należy je umyć, co zrobić z kranem, jak ten kran odkręcać, zakręcać, jak te ręce wysuszyć, w jaki sposób je myć, no i co potem z nimi robić, jak często je myć. A teraz, jeśli mają Państwo pytania co do tych okropnych bakterii, co do mycia rąk, co do tego, czym możemy się zarazić w ten sposób, nasz gość Aneta Czcińska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest do Państwa dyspozycji przy telefonie 205-10-22 kierunkowy do Katowic 32. 205-10-22 kierunkowy do Katowic 32. Mówimy dziś o, wydawałoby się banalnej rzeczy, myciu rąk i o tym, jakie mogą być negatywne skutki złego mycia lub nie mycia tych rąk u nas, u naszych dzieci i u seniorów. Radio Katowice.